piękniejsza jest Nike w momencie, kiedy się waha. Prawa ręka piękna jak rozkaz opiera się o powietrze, ale skrzydła drżą. Widzi bowiem samotnego młodzieńca, idzie długą kolejną wojennego wozu, szarą drogą w szarym krajobrazie skał i rzadkich krzewów jałowca. Uff, młodzieniec niedługo zginie, właśnie szala z jego losem. Gwałtownie opada ku ziemi. Nika ma ogromną ochotę podejść, pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy. Więc Nika waha się i w końcu postanawia pozostać w pozycji, której nauczyli ją rzeźbiarze, wstydząc się bardzo tej chwili wzruszenia. Rozumie dobrze, że jutro o świcie muszą znaleźć tego chłopca z otwartą piersią, zamkniętymi oczyma i cierpkim obolem ojczyzny pod drętwym językiem. Muszą znaleźć tego chłopca z otwartą piersią, zamkniętymi oczyma i cierpkim obolem ojczyzny pod drętwym językiem.